Także nie mamy żadnych dowodów na to, że piloci byli poddawani naciskom przez swoich przełożonych, aby lądować za każdą cenę. I teraz tak, tutaj mam taki transkrypt też z raportu Instytutu Zena i Państwo tutaj nie możecie tego dobrze odczytać, ale ja to Państwu chciałam pokazać oryginał. Ja tutaj odczytam na tyle, na ile mogę. To jest jedyna dyskusja między pilotem, między kapitanem Protaksiukiem, a przedstawicielem pasażerów, okej? Bo te naciski to są te rozmowy, między pilotami a kabiną, prawda? I tutaj ciągle się nawiązuje do tego, że a, panie generale, oni się... Więc jedyny transkrypt, który wskazuje na komunikację, rozmowę między kabiną a pilotem jest następujący. Kapitan Protasiuk mówi do dyrektora protokołu, okej, do dyrektor protokołu 15 minut przed katastrofą. Mówi, panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili, przy tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Także proszę już myśleć nad decyzją, co będziemy robić. Paliwa nam tak dużo nie starczy, żeby wisieć. Okay? To jest transkrypt bardzo istotny, dlatego że po angielsku powiem, on świadczy o tym, what was the state of mind of the pilot in command 15 minutes before the crash, whether he intended to land or not, whether he realized what were the conditions or not. Okay? I tu wyraźnie widać, że kapitan doskonale zdawał sobie sprawę z warunków pogodowych, z sytuacji, w jakiej się znajduje i w zasadzie robił podejście rekonesansowe, żeby ocenić sytuację. Krótko mówiąc, on w ogóle nie zamierzał lądować. Także na podstawie tego dialogu powiedzieć, że to świadczy o zamiarze lądowania za wszelką cenę, to jest skandal. Jakie mamy problemy z raportem MAC? Po pierwsze, on nie spełnia żadnych wymogów załącznika 13, do którego Rosjanie oficjalnie się przyznają i deklarują, że oni go stosują. A w ogóle go nie stosują. To znaczy, pogwałcają wszystkie jego punkty. Ale nic im nikt nie może zrobić. A raport zawiera całą masę wewnętrznych sprzeczności. Pomija istotne fakty i analizy techniczne. Nie spełnia wymogu minimum staranności. Konkluzje buduje na stwierdzeniach, które nigdy nie padły. Tak jak mówiłam, że on się wścieknie, to oni sobie to wymyślili, bo tego nie ma. I spekulacjach. Zaniża kwalifikacje pilotów w sposób bardzo dla nas bolesny. Poza tym zawiera nieprawidłowe analizy końcowej fazy lotu, o którym będziemy mieli też o jednym z aspektów tego problemu, będzie mówił profesor Pinięta. I nieprawidłowe konkluzje oraz niewłaściwe rekomendacje bezpieczeństwa. Tutaj nie chciałabym się nad tym dłużej zatrzymywać. Pan polski raport ogłoszony 29 lipca powtarza tezy rosyjskie wbrew polskim uwagom. Krótko mówiąc, ignoruje polskie uwagi z 19 grudnia 2010 i jak za panią matką powtarza, co powiedziała Komisja Rosyjska, ale jeszcze uwypukla problem zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką jako przyczynę katastrofy. Całkowicie pomija utratę zasilania samolotu w powietrzu, twierdząc wbrew dowodom, że do momentu zderzenia z ziemią wszystkie urządzenia były sprawne. I teraz tak, fakty dyskredytujące raporty Maki Millera, niewiarygodność tezy błędu pilota. I tutaj proszę, jakbyście Państwo wrócili do tej mojej analizy tych czterech punktów raportu MAC, które żeśmy przeprowadzili przed chwilą. Jaka jest konkluzja z tej analizy tych czterech punktów bezpośredniej przyczyny katastrofy? Po pierwsze, decyzja o kontrolnym podejściu naszego pilota była prawidłowa i uprawniona. Po drugie, decyzja o odejściu na drugie zajście, czyli na drugi kąt, była podjęta we właściwym czasie, we właściwym momencie i prawidłowo. Po trzecie, kontrola wysokości, na której piloci się znajdowali, była prowadzona prawidłowo. Dowody zaprzeczają presji wywieranej przez osoby trzecie oraz całkowicie zaprzeczają intencji lądowania za wszelką cenę. Rosjanie wymyślali sobie
tunelową wizję, która nagle spowodowała, że pilota motywacja do lądować czy nie się zmieniła. Także to jest raczej... Okej, brak merytorycznej analizy ostatniej fazy lotu. Tutaj, ponieważ stwierdzili, że skoro zszedł na 100 metrów, a nie powinien, to popełnił błąd i wszystko, co jest poniżej się działo, to już nie jest istotne, bo błąd zejścia na 100 metrów rozwiązuje problem. Dalej nie muszą się niczym zajmować. W związku z tym jest brak merytorycznej analizy ostatniej fazy lotu, sprzeczność w analizie kursu i ścieżki podejścia, to w ogóle jest skandal, ta analiza, jaka się znajduje w raporcie MAK-u. Sprzeczność w odczycie nośników danych, brak analizy rozkładu szczątków samolotu, brak symulacji numerycznych weryfikujących przyjętą hipotezę. I pominięto w badaniu całkowicie przyczyny nurkowania z wysokości 100 metrów, bo w momencie, kiedy na 100 metrach pilot mówi odchodzimy, to samolot zamiast odchodzić, to z przyspieszoną prędkością leci w dół. Ale to już nikogo nie interesuje, jaka była tego przyczyna. Bo aha, bo on chciał, szukał ziemi. A przyczyn, nie są przeanalizowane przyczyny utraty zasilania przed uderzeniem w ziemię. Wątek usterki technicznej oraz wpływ osób trzecich jest całkowicie pominięty. Nie ma nigdzie odniesienia się do problemu, dlaczego wszyscy zginęli. Ten temat jest pominięty i nadal pomijany do dzisiaj. I nie ma również odpowiedzi, dlaczego stan i rozrzut wraku nie odpowiada konkluzjom obu raportów. Tutaj chciałam tylko jeszcze nawiązać do majora Protasiuka, który był wspaniałym polskim pilotem, który, na którego zwalono prawie że całą winę. A chciałam o nim powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jaką straszną krzywdę robi się naszym ludziom. Był to pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i pilot doświadczalny. Posiadał licencję cywilną, zawodową oraz wyższy stopień licencji cywilnej uprawniającej do pracy w każdych liniach cywilnych. O, w każdej chwili mógł odejść z służby wojskowej na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, pójść przejść do lotów cywilnych i dwa razy tyle zarabiać. Warto o tym pamiętać. Był instruktorem samolotu Tu-154M, latał na nim od 10 lat i był najlepszym polskim pilotem w tej klasie samolotu. Miał najwięcej wylatanych godzin na tym samolocie ze wszystkich polskich pilotów. Poza tym ważne jest, żeby pamiętać, że nie tylko, że był biegły w języku rosyjskim, ale również brał udział w odbiorze tego samolotu po remoncie w Samarze, gdzie występował w roli tłumacza technicznego. Także nie tylko znał język potoczny, ale był tłumaczem języka technicznego. Ukończył, warto pamiętać o tym, 3 fakultety. Oprócz elitarnego dyplomu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych miał tytuł magistra z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Nauk. To był wspaniały młody człowiek z 3 fakultetami. I warto pamiętać, że właśnie w tym locie do Haiti, gdzie popsuł się układ sterowania i ukradł autopilota, to właśnie kapitan Protasiuk i ta sama załoga wracali na ręcznym sterowaniu z 3 międzylądowaniami w bardzo trudnych warunkach do kraju. Także mówić o tym, że nie mieli przygotowania do sytuacji awaryjnych i że nie byli zgraną grupą, jest w tym kontekście absurdem. Tutaj chciałam króciutko pokazać, jak Rosjanie, to jest z raportów MAK-u, jak Rosjanie pokazują wykształcenie naszego pilota, to jest secondary high school, a tego Rosjanina, który sprowadzał samolot, mówią higher education secondary. Także to jest tylko taki drobny przykład stronniczości tego raportu, który jest, jak ja to czytałam, byłam przekonana, że kapitan Protasiuk ma tylko szkołę średnią. To jest kapitan Protasiuk i jego mama. To są usterki techniczne po odbiorze z remontu generalnego z Samary. Wzrost usterek technicznych około 250% w stosunku do warunków przed remontem. Gra interesów, o tym też już mówiłam, już kończę. I co można zrobić? Myślę, że ten temat może poruszymy w kwestii pytań i odpowiedzi. Także na ten temat też nie będę już mówiła i w związku z tym przekazuję pałeczkę profesorowi Biniędzie. Dziękuję Państwu.